TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Siedem, osiem lat. 10 lat. 7. 6 lat. Na WF-ie WF-ista do mnie powiedział, że mam przyjść na trening piłki. Oczywiście się zgodziłem i tak do teraz pozostało. Tato zabrał mnie na treningi siarki Tarnobrzeg. Od klubu Wawelu Wirek. Moja od klubu KS Oczko, który był tak naprawdę ruchem Chorzów wtedy. Kornery? Bodajże ze sklepu CCC, nie pamiętam nazwy. Korko trampki. A moje to chyba nawet takie trampki, halówki. Z Lechią Gdańsk wtedy strzeliłem pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Debiut w Ekstraklasie z Zawiszą Bydgoszcz. Setne derby Śląska. No myślę, że nic dodać, nic ująć, setne derby Śląska. Najpiękniejszy sport. Tato zaraził mnie tą pasją, więc... Tak po prostu. Sama wybrała za mnie. No, myślę, że dokładnie to samo. Tak wyszło. Po prostu tata zaprowadził na pierwszy trening i tak już zostało. Auri, teraz Ronaldo, wiadomo. Powiem, że Ronaldinho. Schweinsteiger? Z dzieciństwa ciężko powiedzieć. Nie było takiego jednego, ale myślę, że głównie wzorowałem się na Ronaldinho, choć to nie jest moja pozycja, ale on zaraził mnie swoją pasją do futbolu. Real Madryt. FC Barcelona. Kaiserslautern. Ruch Chorzów. Pewnie lekkoatletą. Myślę, że jak tato trenerem. Może po tacie górnikiem. Kierowcą rajdowym. Mecze. Na stadionie, ale wiadomo, te z Ligi Mistrzów mecze to przed telewizorem. Przed telewizorem. A ja różnie, ale przede wszystkim przed telewizorem, ale od pewnego wieku też na stadionie. Oczywiście, że za. Jak najbardziej za. Zdecydowanie za. Inspektor Gadżet. Martin Tajemniczy. Tom i Jerry. Muzyka. Dobrze śpiewam w miarę, więc dawałem radę. Przyroda. Chyba geografia. Ja matematyka. Raczej nie. Tak. Jak najbardziej. Zdecydowanie tak. Sarna. Miszczu. Ziomal. A moja została Helio tak naprawdę. Paru ich było i do dzisiaj są. Jest ich wielu, nie będę wymieniał. A było takich dwóch, jeden miał ksywę Figo. Najlepszy kumpel, tak? Tak. Z dzieciństwa. Aha, z dzieciństwa. No, spokojnie. No cała taka paczka był Łukasz Molek, Mariusz Malec i Maciej Jurmańczyk. Piłka. A jeśli chodzi o dziewczynę, no to wiadomo, teraz Roxana jest. A moja dziewczyna, Michalina. Obecna dziewczyna. Moja również. No, zdecydowanie Urwis. Grzeczny chłopiec. Grzeczny chłopiec. Pół na pół. Halloween. Wiadomo, chodzi się po domach i się pyta, czy cukierek, czy psikus. I widziałem, że tam pani do góry
spojrzała, że tam dzwonimy, ale nie otworzyła drzwi, no to wiadomo, trzeba zrobić psikusa. No i wylaliśmy farbę na bramę. No i później wiadomo, trzeba było zwrócić koszty. Nie mam takiej. Byłem przygładnym chłopcem. Poszedłem na wagary w podstawówce. Nie wiem, którą wybrać. Nie było jakichś mega głupich. Teraz też tak nie pamiętam.